przeklęty los kolejny cios zadał. Odebrał im tego, co ziemię odzyskał. Dla nich po 123 latach 7 stycznia 39 100 tysięcy dusz żegna człowieka, prawdziwego patriotę, twórcę niepodległej Polski. Autorytet, jakich dziś nie ma. Tylko mężem stanu, co poświęcił dla kraju swe życie. W sercu miał ludzi, zamienił ich w naród, a w głowie ułożył granice. Był stróżem czystości i mógł ich rozgrzeszyć, strażnikiem polskiego sumienia. Bo nie można zaznać wewnętrznego spokoju, gdy ojczystej ziemi się nie ma. Kanclerz narodu i budziciel dusz, ostatni ofiarnik świadomy, przywrócił nas na mapę świata, nadał znaczenie rodzinnego domu, rozdmuchał tchnieniem ognisko narodu, wzniecał w nich płomień ojczyzny, odbudował nadzieję na lepsze jutro, był twórcą armii błękitnych. Utrudzonym ludziom bez miejsca na ziemi przeklęty los kolejny cios zadał. Odebrał im tego, co ziemię odzyskał. Dla nich po 123 latach 7 stycznia 39 100 tysięcy dusz żegna człowieka, prawdziwego patriotę, twórcę niepodległej Polski. Autorytet, jakich dziś nie ma. Milczący bohater, wielki sługa ojczyzny, wierny ideałom, wierny nam wszystkim, strategiem, ideowcem, mówcą doskonałym. Był wielki i runął jak dąb prastary. Obudził ospałych, ożywił oziębłych, pasował ten lud, dał powód do dumy. Zbudowany ze skromności, nie łasy na tytuły, chciał odejść po cichu, a przyciągnął tłumy. Nie było dzielnicy bez reprezentacji, tak się żegna papieży, cesarzy i królów. Kondukt żałobny liczył kilometry, naród w smutku i bólu. Nastała głucha cisza, trumnę opuszczono w dół. Mowy pogrzebowej nie było, tylko dźwięk pękających zmarzniętej ziemi gród. I się 1000 sztandarów pochyliło. Utrudzonym ludziom bez miejsca na ziemi przeklęty los kolejny cios zadał. Odebrał im tego, co ziemię odzyskał. Dla nich po 123 latach 7 stycznia 39 100 tysięcy dusz żegna człowieka, prawdziwego patriotę, twórcę niepodległej Polski. Autorytet, jakich dziś nie ma. Utrudzonym ludziom bez miejsca na ziemi przeklęty los kolejny cios zadał. Odebrał im tego, co ziemię odzyskał. Dla nich po 123 latach 7 stycznia 39 100 tysięcy dusz żegna człowieka, prawdziwego patriotę, twórcę niepodległej Polski.